Dobrze, wczoraj zapomniałem, że dostałem 1500 expa za rozegranie Food Champions, także dzisiejszy odcinek zaczynamy od paczki 2x8 5 plus za sezon. Dobra, to zobaczmy, trafmy od razu coś dobrego. Na starcie, karta specjalna, zobaczmy. Standard. O. Przez te głupie zadania Food Champions, ja już nie wiem, jakie karty mogę przepalać. Bo mi to już denerwuje, bo ja się boję, że na przykład, nie wiem, przepalę Hiszpana, czyli tego, Grimaldo, a tu dadzą nam zadania Food Champions z Grimaldo. No lewego raczej nie, ale coś tam zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś składu Polaków. No a na przykład Fratesi, może Włochy dadzą, może dadzą Włochy i co, i wtedy będę bez Fratesiego. I ostatni składzik na nowego, nowiutkiego, świeżego pika z ikoną. Można tu trafić karty GOTG, także uważam, ten pik jest ekstra. Także Thierry Henry przygotowany, szczerze... Wiem, że ma dwa playstyle, ale mógłby wlecieć. Legenda zdecydowana legenda EAFC, razem oczywiście z Patrykiem Vieirą. Także mam nadzieję, że oczywiście Patryk Vieira tutaj nie wleci. Dobra, bez jakiegoś przedłużania. Zobaczmy, co tu poleci. Co tu poleci, ale będziemy sobie odsłaniać. A wiecie co, po statystykach. Po statystykach będzie w miarę ciekawie. Uwaga, o 97 wytrzymałości, sporo. Ej, zajebisty dribbling. Ej, mega dribbling. Szczerze, chyba taki dribbling to jest gwarancja zajebistej karty. Zobaczmy dalej. O kurna, nie no, to jest jakaś... Tempo. Nie no, to jest jakiś, to jest ten, to jest Xavi. Wiem, bo go miałem, to jest Xavi. Xavi to ty, wiedziałem, nie? Ajajaj. Dobra, obram. Ej, to może być Schmeichel. Yes! Peter Schmeichel! 97 overalla, nice! I mamy kartę GOTG. Nice, mega nice. Dobra, jeszcze ostatnia. Uwaga, no... Chociaż... Na co mi to wygląda? Na co mi to wygląda? Abili, kiedyś warta 2 miliony, teraz? Ale ogólnie w pik spoko, biorę Schmeichela w najwyższy overall, nowa karta. Mam tytuł, mam fajnego bramkarza. G, dla mnie jest spoko, fajny traf. Bo mi szczerze zależało tylko na tym, żeby trafić kartę z nowego eventu. W sensie wiecie, ten nowy rodzaj karty. Uwaga, uwaga, codzienne logowanie, standardzik, lecimy. Uwaga, co wyszło ciekawego? 10x8, 4 plus się odświeżyło, standard. Ale coś ciekawszego może. O, piki 8, 4 plus, ekstra, to jest zawsze fajne. A zawodników może coś, Szoboszlaj był wczoraj, piki 8, 2 plus wróciły. I pacha. Nie no, nie jest zły chyba, co? No jest okej, okay. Jest taki... Tak, jak ktoś zaczyna konto, to ja bym zrobił. Dobra, coś tam jeszcze pisaliście, zadania. Są zadania z ewolucjami euro. Dobra. Premia ewolucji Eurokopa. Okej, okay. A jakieś ciekawe paczki? Spoko są w sumie. Co najmniej 3 karty piłkarskie ewolucji euro i 2 karty kopy. Dużo, 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 dużo. Dobra, mam 4. A, jeszcze ty, a tego Sterlinga to ja chyba... A nie, nie przepraszam. O, Sterling jeszcze, dobra. Dobra, to jeszcze zrobimy sobie, wiecie co, obrońcy kopa i dam sobie Casemiro tutaj. I te 3 Evo, i te 5 Evo muszę dokończyć i będę mógł zacząć robić zadania. Dobra, zagrajmy mecz i przetestujmy tego Schmeichela. Zobaczmy, czy jest czy w ogóle będzie miał szansę się utrzymać w pierwszej jedenastce. Ty, ale właśnie, ej, ja w ogóle... Czekajcie chwila. Ja muszę w ogóle robić tę ewolucję, czy ja mogę tymi podstawowymi kartami zagrać? Trzeba, ona musi być skończona ewolucja, czy nawet te podstawowe karty wchodzą? 3 karty piłkarskiej euro i 2 karty kopa. Dobra, i zobaczmy, czy wrzucenie tych ewolucji, nawet nieskończonych, będzie się liczyło do zadań. Dobra, zagrałem meczyk kartami z ewolucjami. I teraz pytanie, czy żeby zaliczać te zadania, trzeba mieć te ewolucje skończone, czy nie? Uwaga. Aj, chyba trzeba mieć skończone. I mamy przy okazji poziom 24, mamy Jimeneza, nice. Dobra, to przetestujemy w końcu tego Schmeichela. A, czekajcie, jeszcze Evo. Wait a moment, Olise mamy. Dobra, zobaczmy Drogba. Kurde, gościu dobrze gra, ale to dobrze, bo będziemy dzięki temu mogli przetestować Schmeichela. Dawaj Schmeichel, pokaż. No i świetnie bronisz, jeszcze gościu na zielonym. Dobrze, Erling, wjeżdża. I Erling, i nie ma. Co to się ta piła tak podbijała pod niego? I Barcola, ale ma wykończenie. Pięknie. A, i wyjdzie przy 1-1. Ekstra. taki dobry gościu, taki kurna idiota, nie? Dobrze, zobaczmy, jeszcze jeden meczek Schmeichela. I lecimy z paczkami dalej, zobaczmy. Okej, okay, Kuman, Vidić, fajnie, Balak. Dobry składzik, dobry składzik. Widziałem, że ludzie też na Twitterze dzisiaj się zachwycali Sabitzerem, że ma najfajniejsze playstyle, jeżeli chodzi o SPK, typu box to box. No i każda statystyka powyżej 91. A tu Schmeichel traci. Ja pierdzielę, dobra, strzelamy gola i wychodzimy. Jak mój poprzedni rywal. I
Okej, okay, ładnie oblak. I dobrze, Barcola. Na Luisa Diaza i Luis Diaz. Ajdź, no tapinek i znowu greedy. Aj, też kolda zrobił, nice. Ej, jak on to złapał? Ty pierwszy raz widziałem, żeby bramkarz aż tak dobrze zareagował na ten rożny. Kurde, ale odwaliłem. O, i wydupcyło. Szkoda, że nie wygrywałem. Szkoda, że wywaliło, bo mecz mi mógł być pełen emocji. Ej, czyli zagrałem dwa mecze w Rivals i żadnego nie skończyłem, nice. 10 razy 8-4 plus. Niech coś wleci, jakieś wysokie overale, bo na pika z ikoną potrzebuję. I ej, ty proszę, podwójny, dajcie podwójny walkout z Rodrim. Ej, tu jest podwójny walkout z Rodrim. I Hansen 80, 90, nice. Ej, mega dobra paka, szczerze. Mimo, że bez karty specjalnej, to jest fenomenalna paczka. Dobra, i zobaczmy, skład rywala. O, Walker na tym czasowy. Martiala ktoś zrobił i Barcola, fajny skład. I Barcola, dobrze, Schmeichel. A Barcola i... No, takiej sytuacji to ten Schmeichel nie broni, no już, już nie mogę od niego oczekiwać nie wiadomo czego. Dobra. Ten mecz jest jakiś dziwny. Widzieliście to? Było dwóch moich, jeden rywal. Sabitzer podaje idealnie do tego typa, który był sam. I Cancelo, super piłka. Darwin, jakie przyjęcie na piętkę, nie spodziewałem się, że to jest Brazylijczyk z Urugwaju. I Halandzik, ekstra piła, gość robił błąd i mamy to, 1-1. O, pięknie, 2-1. Zresztą to, że, no nie wiem, dla mnie, no, nie no, Schmeichel na razie nic nie pokazuje, nie? I pięknie, 3-2. No kurde, jak laska 1,50 m wzrostu wygrywa główkę z Nunezem, no! Porąbane to było, ty, porąbane po prostu. Darwin, odwdzięcz się, pięknie. Oj, obronił, no nie. I dobra piłka do Nuneza. Nunez! Serio wyjdziesz przy 3-3? Nie, zmiany chyba, co? Ja pierdzielę, zagrałem 3 mecze w Rivals. Ten się nie skończył, no. Dobra, dwie paczki, 10 razy 8-4 plus i robimy kolejną ikonkę. Ej, trafiamy kartę eventową, Włochy, Fratesi, nie. Donnarumma, dobra, ale jest event. Ale kurwa, dajcie jakiegoś Mendiego, może co Mendy by oddał. Zobaczmy, czy będzie w końcu coś potężnego? Nie poznaję. O, Neves, ekstra, dobra, nie poznaję, bo to jest nowa twarz. Nice, Joao Neves, ile on kosztuje? Okej, okay, no nie kosztuje za dużo, ale pięknie, dawno nie trafiłem karty powyżej 100k. Dobra, i zobaczmy, może dwie karty, Jezu, jakby to był jakiś kosmos, jakby dwie karty specjalne z rzędu, nie? Eventowe. Ajajajajaj. Ale jest Bilwa, jest Martinez, fajnie. No to super, czyli można zrobić te zadania, dobra, już oficjalnie powiem to, co Syjam napisał. Te zadania, które wyszły dzisiaj, można zrobić nieewoluowanymi niebieskimi kartami. Dobra, i mamy drugi pik z ikoną. Czy przyniesie nam kolejną kartę z tego nowego eventu? Zobaczmy. Pik z ikoną leci. Otwieramy znowu po statystykach i oby nie było Vieiry Toty, bo widziałem, że on całkiem ładnie leci. Zobaczmy statystyki. 87 fizyczności, 95 obrony. No obrońca, to jest Nesta, tak? A, czyli jest Nesta, to jest urodzinowy. Lipa. 93 obrony, dribbling taki, o, podania. No, boczny obrońca. Ja bym powiedział, że to jest Carlos Alberto. Mateusz Toty, nice! Nice, grać im nie będę, ale nice. Chyba. On był fajny w lutym, no wiem, że trochę za późno, nie? Dobra, i ostatnia karta. Okej, okay, równe fizyczności, obejrz jakiś napastnik, co? Okej, okay, duży główek. Dobra, to będzie średnia karta. Van Nistelrooy, no tak czułem. No i ale powiem wam, że dwa piki i pod względem ceny 2W, Lothar Matthäus. Dobra, nawet bez stylu gry, zobaczmy, czy on w ogóle ma fajną sylwetkę i w ogóle. Let's go, ale Lotharem raczej grać nie będę. Dobra, skład rywala, szczerze, dziwny. Dobra, szybki, ale taki dosyć mały, nie? Dosyć mały jest mimo wszystko. Ale może będzie dobry. Szkoda, że ma tylko 3 playstyle, to jest minus. I Haaland, i on to bronił pik. O kurna ty. Ale dobra, jeszcze... Oj, ty zgarnął to jakoś. Ale jest João Neves, ale on ma przyjęcie. A, i myślałem, że poda jeszcze ładnie. Czemu mu daje tylko 3 playstyle? Przecież te karty nie mają chyba szansy na czwarty playstyle. To jest idiotyczne. Dobra, João Neves. Zobaczmy. No, pokryje... Ale to jest, kurde, João Neves, właśnie...
W sumie on takich playstyli nie ma za bardzo chyba defensywnych. I Kilian, no 1 do 0, kurna no. Kurde, ale gościu średni jest, no. Gościu, przynajmniej początek taki średni. Wiem, że strzelił mi pierwszy gola, ale to była jego pierwsza akcja, także... Może nie, może strzelę gola i gościu wyjdzie. Aha, drugi strzał na bramkę, drugi gol. No nieźle. Ale dobre akcje wyprowadza, ależ Michael w końcu coś obronił. No i co? I ładnie Stanway. Ale błąd i Haaland! Pięknie, 2-1. I Cancelo, gol. Nie wiem, 2-2. I teraz ekstra piła do Darwina i Darwin! 3-2. Oj, i Ian Wright! No kurde, ten Schmeichel to jest aktor na bramce, to jest aktor, to ale mentality. Oj, faul, pięknie. No i pięknie, 4-3. Influencerski, a nie fifowy. I pięknie. Barcola, 5-3. Dobra, dobra, i Darwin. Ekstra, Darwin Nunes, co przeszedł rywala i 6-3. Jaka akcja. Ej, a w sumie to czemu tego Schmeichela nie ma na rynku? Bo u mnie on nie broni jakoś wybitnie. Szczerze, nawet lepiej bronił mi Dudek. Już nie wspomnę o Petru Czechu, który mam nadzieję, że się na mnie nie obraził, że go na ławkę posadziłem na razie. Broni to, co obroniłby każdy inny bramkarz na razie. Serio. Obronił to, co obroniłby każdy inny bramkarz, a nic takiego od siebie zajebistego nie dołożył. I Darwin, i faul. Oj, czysto! Nie, no, no dobra, może. Cancelo, super zatrzymanie. Piękna piłka, Erling. Chyba mogłem podawać. Ian Wright, to będzie podanie do Bruno. To będzie piłka spadająca do Mbappe. Kurde, 6-5, zaraz gościu na ten, nadrobi. Dobra, i teraz. Dobra, piłka Cancelo, super do zgranie i... O, ty, prawie Barcola to trafił, co jest? Oj, i Vini, tak? Vini Toc, o kurna, ty, on go nie miał chyba w pierwszym. I Tapin. I pięknie Erling Haaland, szybko też wróciliśmy, cold powrót. Dobrze, João Neves, aha. Ale dobra, jeszcze jest Enzuś. I zobaczmy, João Neves. Super Neves. I dobra piłka. Nie dobra piłka. Kurde, powiem wam, że gościu ma moją taktykę. Jest do dupy, ale strasznie przenaprzód. I dzięki temu ma tyle okazji. I Schmeichel, piękna obrona. W końcu, to było coś, co naprawdę było wow. I w końcu, z jego strony pierwszy raz taka interwencja. Haaland! Oj, nie wiem. Dobra, i mamy 3 piki, 8-4 plus na koniec. No chyba, że trafimy jakąś topową kartę. Zobaczmy. Pierwszy pik. Dobra, nieźle. Zobaczmy. Drugi. Uwaga. Okej, dobra. Delikatnie uratowane. Lautaro. I trzeci pik. Na razie sami piłkarze Interu. A w trzecim? Wow.